Zdrowia. Biedne sieroty bez rodziców. No, domy sierocińców i rodziny zastępcze. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, dlaczego taki temat? W Ameryce teraz ostatnio bardzo kontrowersyjna jest sprawa cofania prawa do skrobanek. No, zaczyna się... No, skrobanki były kiedyś były w początkowym okresie ciąży, później to się wszystko przesuwało, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty miesiąc. Ostatnio były pozycje dziewiąty miesiąc i jednej godziny, czyli już po opuszczeniu ciała matki miała być zakończenie, powiedzmy, życia tego noworodka, można powiedzieć, i miała to być decyzja matki. No już to wściekłe podejście, powiedzmy, do interpretacji usuwania płodu, no to już zdenerwowało wszystkich, no ale socjaliści, komuniści, demokraci tłumaczą, że matka ma prawo do takiej decyzji. No, jest to straszne, jest to makabryczne. Szczególnie, że polityka amerykańska, teraz te opinie znowu się zaczęły, no bo jest, nazywają się za życiem i za skrobankami, tak? I za życiem rodzinnym. Ci, którzy są za skrobankami, mówią, że skrobanki poprawiają życie rodzinne. No jeżeli jest za dużo, powiedzmy, dzieci, no to skrobanki pomagają w życiu tym innym dzieciakom. No jest to makabryczne spojrzenie. No i lewica tłumaczy, że no to są takie odgrzewane kotlety, takie odgrzewane argumenty, że ci, co są za życiem, dlaczego nie zajmą się, powiedzmy, życiem dzieci urodzonych, tak? Dlaczego oni się denerwują, że dzieci się nie rodzą, że są wyskrobywane? No stary argument, uderzenie poniżej pasa, można powiedzieć. Ja pamiętam, w 7 czy w 8 klasie szkoły podstawowej byliśmy z grupą teatralną w ramach takiej wymiany szkolnej właśnie w domu dziecka. No i my tam występowaliśmy u nich i chodziliśmy po tym, oglądaliśmy te wszystkie sale tych naszych rówieśników w sumie, którzy byli wychowywani w grupach. Byli wychowywani w grupach, uczyli się tam, mieszkali tam, mieli tych swoich nauczycieli, wychowawców. No i my, którzy mieliśmy rodziców, no było to dosyć szokujące. W Ameryce czegoś takiego nie ma. Nie ma w sumie domów dziecka. Zlikwidowano je lata temu. No i zastąpiono to, czy starano się zastąpić to wszystko rodzinami zastępczymi. Większość tych pieniędzy, czy tych podatków, które idą w ramach pomocy tym dzieciom bez rodziców, no to właśnie jest dawana dla rodzin zastępczych. No niektóre zmieniło to się też w biznes. Można powiedzieć, że jest to duży biznes dla wielu ludzi. Biorą po dwoje, troje, czworo dzieci, dostają za to 500, 600, 700 dolarów miesięcznie. No i po prostu te dzieciaki pozwalają im na jakieś tam normalne takie życie, czy utrzymanie tych dzieciaków. Problemem z tym jest to, że jest strasznie duża rotacja. Ta rotacja jest, oni przesuwają te dzieci w tych rodzinach zastępczych z tego względu, żeby te dzieciaki za bardzo się nie przyzwyczajały. No, ale to też jest makabryczne na psychikę tych dzieci, no bo to jednak nie mają szansy na adopcję i te ciągłe przesuwanie to im nie pomaga. Na pewno powoduje to dużo, dużo stresu i dużo, dużo problemów dla samych tych, którzy się opiekują. No bardzo często ci rodzice starają się zaadoptować, no ale mają takie miękkie serce, że po prostu coraz więcej adoptują, żeby te dzieciaki nie odlatywały gdzieś w następne te rejony tych systemów rodzin zastępczych, że też po prostu już zaczynają się nasycać. Ta ilość tych dzieci wychowywanych przez
No i to z reguły są kobiety, to są z reguły kobiety. Faceci takich rzeczy nie są w stanie wytrzymać, szczególnie wychowywania nie swoich dzieci. No, przede wszystkim te dzieci, które są sierotami, no to właśnie bardzo często są zabierane od samotnych matek. Nie ma tych ojców tam i to jest jeden wielki kocioł. No ale dużo tych chrześcijan w Ameryce to jednak jest za tym, żeby pomagać tym dzieciakom i po urodzeniu. Jest taki Christian Alliance for Orphans, czyli taka organizacja chrześcijańska dla sierot. No to jest na południu, to protestancka organizacja jest, no i oni w Kentucky urzędują, no i setki organizacji w zasadzie się wzięły, złożyły razem, czy zaczęły współpracować razem, no bo dużo jest najróżniejszych takich organizacji, które gdzieś jakoś tam pomagają, no ale nie było tego zorganizowania. No w 2004 roku 38 osób właśnie się zebrało w Little Rock. No Little Rock to jest właśnie miasto w Arkansas, tam gdzie skąd Clinton pochodzi. No i doszli do wniosku, że koordynacja, kooperacja, jakaś taka współpraca będzie dosyć pozytywna dla wszystkich. I w tym czasie też była duża taka fala adopcji z zagranicy. Amerykanie adoptowali dzieci z Rosji, adoptowali z Chin. No w Rosji to bardzo często były te dzieci rodziców czy matek, powiedzmy, po jakimś nadużywaniu najróżniejszych substancji, także później te dzieciaki się tutaj miały bardzo duże problemy zdrowotne. W Chinach to były adoptowane same dziewczynki, no bo jednak w Chinach to było to, że dziewczynki to były drugiej kategorii, powiedzmy, ludzie. Oni tam na wsiach to po prostu mordowali te dziewczynki bez wiedzy jakiejkolwiek tam państwa czy lekarzy lokalnych, no bo syn to jednak zapewniał jakąś taką emeryturę, powiedzmy, dla dzieci. I dlatego te proporcje w Chinach, szczególnie na wsi, są nieprawdopodobne, że 70% ludności to są mężczyźni. No, polisa taka, polityka jednego dziecka w Chinach wykoleiła jednak całą tą społeczność. Te proporcje pomiędzy mężczyznami i kobietami zachwiali strasznie. No ale to był powód, że właśnie te dziewczynki importowano za ciężkie pieniądze. No, ludzie, nikt nigdzie nie brał pieniędzy, ale to tych rodziców kosztowały to dziesiątki, setki tysięcy dolarów. Te zezwolenia, te przewożenia, te donacje, czy różne ofiary na te organizacje. No i to ta cała organizacja po prostu zaczęła to wszystko współpracować. No, jak zwykle, i to jest w większości na południu i na zachodzie Ameryki, która jest bardziej jak taka spokojna, tam nie ma mrozu, także tam ludzie tak troszeczkę spokojniej żyją, mniej nerwowo niż na północy, gdzie jest mróz i gdzie trzeba wszystko przygotować na cały rok, żeby przeżyć. I się zaczęli zastanawiać, co zrobić, tak? No, popatrzyli na przykład na ten Airbnb, czyli te i Ubera. No, popatrzyli, jak użyć grupę ludzi, żeby każdy troszeczkę malutko dał. No i zaczęli organizować, dużo tych pastorów zaczęło organizować i trenować tych ludzi w zborach, żeby pomagali. Ci pastorzy też tłumaczyli, co jest potrzebne. No i chodziło o to, że
nie każda rodzina może wziąć dziecko na stałe, no ale bardzo często może jakoś pomóc tymczasowo. Pozakładali sporo. No parę takich portali internetowych jest Care Portal, czyli właśnie na temat tych dzieci zaadoptowanych. No i teraz jest, operuje, czy tam ma swoje bazy w 20 stanach i opiekuje się ponad 40 tysiącami dzieci. Także nie dostają oni żadnych pieniędzy publicznych i bardzo często ludzie się pytają jakoś tak złośliwie tych protestantów, tych chrześcijan mówią, a czy oni mają z tego gram tłuszczu, czy spodziewają się pieniędzy od państwa, czy podatników, czy może starają się raczej jakoś tak ewangelizować. No, jest to dosyć złośliwe i lewackie podejście do tego, żeby oskarżać ludzi, że działają z jakiegoś dosyć... No jest to instytucja, powiedzmy, pomocna, charytatywna i na pewno daje coś wielu ludziom, którzy pomagają. Traktowanie ich jako tanich powiedzmy kaznodziei, no to na pewno obraża tych ludzi, no i na pewno nie pomaga dzieciom. Także czy chrześcijanie, czy ci ludzie, którzy są przeciwko tym skrobankom, no to nie opiekują się dziećmi po? No na pewno się opiekują. No najlepiej jest oczywiście, żeby ludzie po prostu, żeby kobiety rodziły, żeby rodzice się opiekowali tymi dziećmi i żeby wychowywali w rodzinach. Jednak najważniejsze w tym wszystkim jest cała ta rodzina. No rodzina jest rozpierniczana. Te kontrakty homoseksualne, te wprowadzanie homoseksualnych czy tych różnych transwestytów do szkół, no to wszystko idzie w kierunku rozwalenia rodziny. To jest 80% dzieci amerykańskich, no to nie ma ojca. Ojca zastępuje, powiedzmy, podatnik. Podatnik płaci podatki na to, żeby te matki samotne wychowywały. Bardzo duża część z tych dzieci właśnie też trafia do adopcji. Murzynki 44% swoich ciąży w całej tej grupie, no to w zasadzie kończą się skrobankami. Także sytuacja powiedzmy jest makabryczna. No i teraz nieustanne atakowanie rodziny na pewno nie pomaga białym czy czarnym, czy żółtym, czy brązowym. Także dużo też prawa wprowadzono w tej Georgii czy Alabamie właśnie, że skrobanki są tylko do usłyszenia pierwszego bicia serca. Jeżeli później to bicie serca tam specjalista usłyszy na sprzęcie ściśle określonym, czyli to jest tak szósty, siódmy tydzień, w zasadzie te skrobanki zaczynają być nielegalne. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń dzyń. Codzienne filmiki. Dostaje się wtedy zawiadomienie. Piszcie opinie, piszcie pytania. Dajcie swoje, rozsyłajcie to gdzie można, na Facebooku czy na wykopach i tego rodzaju. Do następnego.